Cześć Minecraft kumple, z tej strony Over i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W odcinku, który będzie prezentacją nowego trybu na RGMC, czyli Cashblock. Cashblock, którego start będzie już jutro, czyli w piątek, 25 marca o godzinie 18:00. Teraz na ekranie macie dokładną datę startu oraz IP serwera, więc jeżeli macie słabą pamięć, to najlepiej zapiszcie sobie to na czole, na lodówce, gdziekolwiek sobie to zapiszcie, po prostu abyście pamiętali, że w ten piątek o 18:00 startuje tryb Cashblock na rgmc.pl. Co do samego trybu, będzie on na wersję od 1.17 do 1.18, czyli na dwie najnowsze wersje Minecraft. No i co to jest w ogóle tryb Cashblock dla ludzi, którzy jeszcze nigdy na Cashblockach nie grali i nie wiedzą, co to jest, z czym to się je i tak dalej. Cashblock to tryb, na którym kopiąc stone'a możecie wytropić prawdziwe pieniądze. To nie jest żaden scam, ani fake, ani clickbait, naprawdę tak jest. Kopiąc stone'a dropią wam monety, które następnie możecie u administracji wymieniać na prawdziwe pieniądze. Na serwerze RGMC będą to po prostu paysafecardy, tylko paysafecardy. I aby wypłacić sobie takiego paysafecarda, trzeba uzbierać minimum 20 zł pieniążków. Mamy to pod komendą slash balance albo slash money, jak wolicie, różne są od tego komendy. Jak widzicie, mamy tutaj pokazane, ile aktualnie posiadamy pieniążków, ile wykopaliśmy podczas całego pobytu na serwerze i informację, że minimalna kwota wypłaty wynosi 20 zł. No bo taka jest minimalna kwota wypłaty paysafecarda. Nazbieracie 20 zł, to my wam możemy dać tego paysafecarda, ale musicie nazbierać te 20 zł. Jest też coś takiego jak pula. Pula pieniążków, którą możemy wykopać. Są to po prostu pieniądze, które są do wykopania. Jeżeli tych pieniędzy będzie zero, no to przez jakiś moment nie będziecie mogli tych pieniążków sobie kopać. Jak widzicie, aktualna pula... Oj. Przepraszam was za krótkie cięcie. Jak widzicie, minimalna pula, znaczy aktualna pula, wynosi 500 zł, 499 zł. I mamy tu też topkę najbardziej zarobionych graczy, czyli tych graczy, którzy najwięcej wykopali tych pieniążków. Aktualnie jest tutaj 3 adminów, ponieważ no, na serwerze jest whitelista i jeszcze nikt do niego nie ma dostępu. No i właśnie, jeżeli uzbieracie sobie 20 zł, no to będziecie mogli sobie wypłacić takiego paysafecarda, grając w Minecrafta. Myślę, że jest to bardzo spoko. A oprócz tego, Cashblock, oprócz oczywiście na kopaniu stone'a, polega również na klepie, ponieważ no jest to survival z działkami, ale z dodatkiem Cashblocka, więc na serwerze, tak jak na wszystkich innych survivalach, będą działki, będzie też wymiana, będzie strefa PvP i wszystkie te rzeczy, które możecie zobaczyć na survivalach. Mam nadzieję, że gracze będą tutaj normalnie grali tak jak na survivalach, ale również jeżeli komuś na przykład znudzi klepa, będzie się po prostu nudził, to może iść sobie do kopalni i kopać właśnie pieniążki. Na serwerze będziecie mogli zdobyć też brasze. Co to są brasze, pewnie niektórzy dobrze wiedzą. Brasze są to itemki, które działają jak brasz z World Edita. Czyli po prostu po kliknięciu, jak widzicie, naraz zniszczyło nam 9 takich stone'ów. Odpalę sobie gamma, aby było jasno. Zniszczyło nam 9 takich stone'ów, a my nie musieliśmy ich kopać. Taki brasz będzie dostępny do wygrania w różnych eventach i w różnych takich konkursach lub po prostu do kupienia w item shopie. Jak widzicie teraz na czacie, przed chwilą dropnąłem 0.08 pieniążka, czyli 0.08 zł tak na polskie. No i właśnie kopiąc na przykład takim braszem lub zwykłym kilofem, zarabiamy sobie pieniążki. Jak widzicie, tutaj nam nawet dość sporo ich dropi, więc mam nadzieję, że nie będzie za trudno ani za łatwo. Zresztą będziemy musieli to tak dopracować, ani właśnie nie było ani za trudno, ani za łatwo, aby było w sam raz i abyście mogli zdobyć te pieniążki, ale również aby serwer nie zbankrutował. Pewnie będzie to trudne, pewnie dużo czasu nam to zajmie, ale mam nadzieję, że w końcu uda nam się to zrobić. No, najważniejsze rzeczy wam już tutaj powiedziałem. Nie wiem w sumie, co mam wam jeszcze mówić. Z ważnych rzeczy jest jeszcze taka, że dzisiaj o godzinie 19 są beta testy, więc jeżeli ktoś chce potestować, to zapraszam dzisiaj o godzinie 18:19 są beta testy w czwartek, jak ktoś, bo dzisiaj mamy czwartek, kiedy to nagrywam. Jeżeli macie już piątek lub późniejszy dzień, no to już jest dawno po beta testach. No i dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, że wbijecie, że będziecie sobie grali elegancko, bo naprawdę wydaje mi się, że je warto i że jest fajnie na tym serwerze. Miłego oglądania, miłego czwartku, miłego piątku. Zapraszam was na serwer, pozdrawiam, elo, nara.